takie pytanie. Ponieważ opisywany przez nas, w zasadzie to bohater naszej opowieści, chociaż nie występował na scenie ani przez sekundę, co przedmiotem była Paweł, padł ofiarą przemocy ze strony swoich znajomych z klasy, bo trudno użyć jakiegoś innego określenia, koledzy to nie byli, tym bardziej kumpli. Padł ofiarą przemocy. Powiedzcie mi taką rzecz. Jakie uczucia, jakie emocje przeżywa ofiara przemocy? Co czuł? No. Samotność, jasne. Jakieś takie odrzucenie, smutek, samotność, odrzucenie, smutek. Rozdalać się. Co chcesz jeszcze mówić? Co jeszcze czuje ofiara przemocy? Strach z całą pewnością, co jeszcze? Ból, co jeszcze? A mamy już 6, dobiegły do 10. Ta Pawłowi, nie wiem, kazali na kolanach być, nie, że to takie bardzo upokorzenie, jasne, coś jeszcze wiąże z upokorzeniem. Takie dość bliskie uczucie. Z tej, macie rację. W zasadzie każda ofiara przemocy będzie odczuwać takie emocje, no bo wiadomo. To, że padłem ofiarą, było dla mnie zawsze w jakiś sposób niemiłe, upokarzające. Tak to wygląda. Słuchajcie, dobra. To teraz zastanówmy się, czy ktoś, kto jest zastraszony, zawstydzony, upokorzony, samotny, będzie opowiadał o sytuacji, która go spotyka? Nie. I to komplikuje sprawę bardzo. Ale macie rację, to tak działa i tego nie przeskoczymy. Najczęściej ofiara przemocy nie chce mówić o tym, co się dzieje. Ale to powoli komplikuje, bo gdyby ktoś się dowiedział, no to ktoś by zareagował, tak? Przerwałby sytuację. Pomógł ofierze i wyciągnął konsekwencje w stosunku do sytuacji. Ale jeżeli nikt nie wie, no to nikt nie wyciąga konsekwencji w stosunku do swoją ofiarę, bo jest lepszy. Nie, nie ofiara jest zła, on jest lepszy. To jest takie, no tutaj się pojawiało określenie, że albo jesteś silny, znaczy inaczej, albo trzymasz silnymi, albo ciebie biorą za ferierę. Dokładnie tak powiedział ten kupę, tak? Czyli podzielił ludzi na silnych, na ferierów, tak? Wiecie, jak się kończy dzielenie ludzi na tych, którzy są nad i pod? Historia świetnie pokazuje. Lata 30., 40., 20. wieku. Był taki facet z wąsikiem. Też miał wątę, ten to miał wąsisty. A mi chodzi o tego z wąsikiem, a nie z wąsisty. To on mówił, że są nad ludzie i pod ludzie. I Bermersie, i punkty Bermersie. Tak jest, a do Hitler. No wymordował parę milionów ludzi. Myślę tej ideologii, że jedna rasa to jest rasa panów, a inna rasa to będzie rasa sług, a jeszcze inna rasa jest do całkowitego wyeliminowania. W sensie tak się kończy, oczywiście ktoś mi powie, ale koleś poleciał. Tutaj mówiliśmy o tym, że chłopak w szkole jest przezywany, a tutaj facet z Hitlerem wyskoczył, nie? Tak, macie rację, to mechanizm jest ten sam. Zobaczcie, bo tylko trzeba było 20 lat pozwolić kolesiowi takie podejście, że są lepsi i gorsi przez 20 lat pompować ludziom do głowy. Bo tyle mniej więcej Hitler mówił władzy, mniej więcej. 20 lat tłukł ludziom, że mogą, ponieważ są lepsi, krzywdzić ich, zabijać, zabierać im własność. Do tego doszło. To jest dokładnie to samo. Niepowstrzymywana przemoc. Nie potrzeba 20 lat, czasami wystarczy parę dni, czy maksymalnie parę tygodni, żeby też doszło do tego. Nie na skalę milionową, ale weźcie pod uwagę to, że każdy człowiek ma życie, które jest bezcenne dla niego, dla jego bliskich, dla rodziny, dla przyjaciół. Śmierć jednego człowieka to jest tragedia wielu ludzi. A do takiej tragedii dojdzie,
trzeba 20. Przemoc, jak się jej nie powstrzyma, to może doprowadzić, tak jak mówiliście tutaj, do depresji, do stanu, do poczucia osamotnienia, odrzucenia. To się kończy próbami samobójczymi bardzo często. A te próby bardzo często kończą się